Rozwiąż graficznie układ równań, sprawdź rozwiązanie algebraicznie. A nasz układ równań to y plus x kwadrat równe 6 oraz y równe minus 2x minus 2. Czyli musimy narysować te dwie krzywe na płaszczyźnie i znaleźć punkty przecięcia. No a potem sprawdzić, czy dobrze narysowaliśmy. Może zacznijmy od drugiego równania. Y równe minus 2x minus 2, no to jest proste, prawda? Równanie prostej. Więc do prostej potrzebujemy dwóch punktów, czyli tak, jak x jest 0, to y jest minus 2. No i potem jest współczynnik kierunkowy jest minus 2, tak? Czyli to znaczy, że to na przyrost 1x, y minus 2, czyli to będzie prosta. O, to jest prosta. Y równe minus 2x minus 2. No a co to jest? Pierwsze równanie y plus x kwadrat. Więc co? Odejmujemy od obu stron x kwadrat i mamy równanie y równe minus x kwadrat plus 6. No i to jest parabola. No, równanie kwadratowe, wykres, funkcja kwadratowa, czyli to jest parabola. I co? Jest minus x kwadrat, czyli ramiona będą do dołu. No, czyli to jest parabola y równe minus x kwadrat przesunięta o 6 do góry. Czyli tak, jak x jest 0, to y jest 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jak x jest 1, to y jest 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Tak. I prosta x równe 0 jest osią symetrii, prawda? Czyli 1, potem jest x równe 2, to y jest minus 4 plus 6, czyli 2. I symetrycznie, czyli tu. Potem x jest 3, to y jest 9, minus 9 plus 6, czyli minus 3, tak? 3 raz, 2, 3. Tak, i symetrycznie tu. I jeszcze może x równe 4, to jest minus 16, minus 10, prawda? Czyli to jest tak. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no nawet trudno nam tutaj sięgnąć, czyli tak, tutaj widać, że to będzie się przecina. Cztery minus 10, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, to gdzieś tutaj. I tutaj symetrycznie, czyli to jest tak, czyli tak. Wygląda, że się przecina tutaj, czyli wygląda, że mamy rozwiązanie minus 2 i 2. Minus 2 i 2. No to sprawdźmy, prawda? Sprawdź, może najpierw. I drugie rozwiązanie wygląda, że x 4, a y minus 10. Czy to by się nam zgadzało? Jeżeli x jest tutaj, pierwsze równanie, jeżeli x jest 4, to jest minus 8, minus 2, minus 10. To się zgadza, i jak x jest 4, to zgadza się. Czyli to są rozwiązania. No i teraz może rozwiążmy to równanie algebraicznie. No to co, to prawda, możemy użyć y z drugiego równania,
Wstawiamy do pierwszego i dostajemy równanie kwadratowe na x, czyli tak, czyli pierwsze równanie mamy wtedy za y wstawiamy minus 2x minus 2, czyli minus 2x minus 2 plus x kwadrat równa się 6, no i y równe minus 2x minus 2. Czyli co, jeszcze 6 odejmujemy od obu stron, czyli tak mamy tutaj x kwadrat minus 2x i minus 2 minus 6, czyli minus 8 równa się 0. No i co, i sprawdźmy, i teraz musimy znaleźć rozwiązania. No to tak, liczymy sobie deltę. B, czyli to jest tak, B to jest współczynnik przy x, czyli minus 2 do kwadratu, minus 4 razy 1 i razy minus 8, czyli to jest 4 plus 32, czyli 36. Pierwiastek z delty jest 6 i mamy x równe minus B, czyli 2 plus 6 przez 2, lub x równe 2 minus 6 przez 2, to jest 4, a to jest minus 2. No i odpowiadający mu y tutaj to jest minus 2 razy 4 minus 2, czyli rzeczywiście minus 10, a tutaj y jest minus 2 razy minus 2 minus 2, czyli to jest 4 minus 2, czyli 2. A więc rzeczywiście to, ten układ równań ma dwa rozwiązania, x równe minus 2 i y równe 2 lub x równe 4 i y równe minus 10 i są to dwa punkty, które są przecięciem prostej i paraboli.